Kieślowski 2.0, nauka o filmie poprzez twórczość Krzysztofa Kieślowskiego. Z tej strony Diana Dąbrowska. Bardzo się cieszę, że mogę teraz nakreślić przestrzeń związaną z filmem Duże Zwierzę Jerzego Sztura i w ogóle tej niezwykłej relacji między Jerzym Szturem a Krzysztofem Kieślowskim. Cieszę się niezmiernie, dlatego że tak naprawdę ta elekcja odbyła się jako pierwsza z naszego cyklu. Pamiętam, jak jeszcze w marcu podchodziliśmy do tego tematu wspólnie, no z zaciekawieniem. Też nasz projekt rozwinął się w cykl niesamowitych podcastów, też niesamowitych spotkań i właśnie najcenniejsze to były te spotkania na żywo, gdzie spotykaliśmy się na Zoomie i po prostu rozmawialiśmy i przerabialiśmy na podstawie często lektur, ale też materiałów pochodzących z archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego dane tematy. Przyjaźń Jerzego Sztura i Krzysztofa Kieślowskiego, tak naprawdę, no mówię nie tylko o filmie Duże Zwierzę, jest umniejszające dla tej relacji, bo tak naprawdę Jerzy Sztur jest tym aktorem, który wpisał się doskonale w te przemiany różnych paradygmatów, formy, czy w ogóle takiego gatunku filmowego, gatunku, ciężaru filmowego, który widzimy na drodze Kieślowskiego, czyli twórcy, który tak naprawdę początkowo był bardzo mocno związany z dokumentem, który potem odchodzi od dokumentu na rzecz przejścia do fabuły. Tutaj wielokrotnie podejmowaliśmy, szczególnie w podcastach czy w trakcie naszych lekcji, ten moment, kiedy Kieślowski decyduje się, aby jednak, mówiąc kolokwialnie i posługując się językiem Jerzego Sztura bezpośrednio z wywiadów, płacić aktorowi za łzy, za śmiech, za te wywoływanie reakcji, a nie jednak wywoływać je u ludzi, którzy potem z nimi zostają, z nimi mieszkają, czuć niesamowitą odpowiedzialność. Tutaj takie projekty jak oczywiście z punktu widzenia Nocnego Portiera, dokument Nie wiem, dokument Pierwsza Miłość, dokument Dworzec, to są z pewnością te pozycje, których potem efekt końcowy, też odbiór wśród widowni popychał Krzysztofa Kieślowskiego do tego, żeby też przebranżowić swoje myślenie i skierować się w stronę fabuły. Ale to, co pragnę nakreślić i to powtarzają różni współpracownicy i tutaj z Jerzym Szturem oczywiście też w tej pierwszej linii, że tak naprawdę ten element chęci oddania prawdy rzeczywistości, on był nieustannie obecny w twórczości Kieślowskiego, nawet w tych filmach, które są najbardziej, powiedziałabym, takie stylistycznie ubrane, tak jak trylogia Trzech Kolorów, która mieszka w tych kolorach, dosłownie patrząc na szatę graficzną, prawda, kolorystyczną tych filmów, czy Podwójne życie Weroniki. Także tutaj wydaje mi się, że wśród spadkobierców pewnej myśli Krzysztofa Kieślowskiego pozycja Jerzego Sztura byłaby najbardziej niezwykła, dlatego że znał go osobiście, mało tego, pracował z nim przed kamerą, czyli był jego materią, aktor, czy dawał się lepić Kieślowskiemu, też tutaj w drugą stronę pomagał mu, aby pewien język, który był blisko rzeczywistości, patrząc na to niezwykłe ucho Jerzego Sztura, rozbrzmiewało w dialogach różnych filmów, tak jak na przykład w Amatorze, czy tak jak w filmie Spokój. Wydaje mi się, że tutaj ta relacja była naprawdę niezwykła, bo nie zamykała się jedynie do tego, żeby po prostu być aktorem na planie, który wykonuje polecenia reżysera. To pragnę podkreślić i oddać tutaj hołd dla tej przyjaźni niezwykłej, dla tego poszanowania wzajemnego tych dwóch wielkich postaci polskiej historii filmowej. Także to spotkanie, co ciekawe, mówiąc o tych wątkach improwizacji, języka, następuje na planie filmu Personel. Tam de facto taką gwiazdą pierwszoplanową i głównym bohaterem filmu jest oczywiście postać grana przez Franciszka Pieczkę, ale już na drugim planie rozpoznajemy postać Jerzego Sztura, która potem stanie się tak ikoniczna, prawda, jako Filip Mosz w Amatorze, jako Gralak z filmu Spokój. Wręcz można powiedzieć, że to, co się wytworzy, jeżeli chodzi o tę postać, o te wcielenie Jerzego Sztura w kinie Krzysztofa Kieślowskiego, to będzie taka prefiguracja, o tym często mówiliśmy w podcastach, to powracało podwójnego życia bohaterów Kieślowskiego. Mamy bohaterów z jednej strony Daniela w Spokoju, który marzy o tym, aby mieć ten tytułowy spokój, taka kategoria, która będzie tak ważna dla samego Kieślowskiego, taka niedościgniona w swoim gdzieś tam pięknie wyidealizowania, ale z drugiej strony kiedy oglądamy Amatora i tam bohater właściwie zaczyna od tego pułapu, w którym tak naprawdę, o którym marzył Gralak, czyli ma rodzinę, ma jakiś status społeczny, który oczywiście
może wymagałby pewnych korekt finansowych, ale tak naprawdę jest to szczęśliwa rodzina, tak nam się wydaje na samym początku, która cieszy się z tego, co ma. Mało tego, małżeństwo Moszów, Irena i Filip, spodziewają się małej ręki i kiedy wchodzi kamera, kiedy wchodzi ten instrument, który staje się tak naprawdę symbolem wielu rzeczy w tym filmie, ale przede wszystkim rozszerzania światopoglądu naszego bohatera, który poznaje mechanizmy rzeczywistości, pewną dynamikę rzeczywistości za sprawą kamery. Tutaj kamera staje się kluczem do tego, żeby pojąć pewne aspekty rzeczywistości, ale też ta kamera potrafi być takim magicznym pudełkiem, za sprawą którego można zachować pamięć o osobach, które od nas odchodzą. To jest, prawda, też wątek, który powraca. Także to jest naprawdę niesamowita relacja. Myślę sobie, wielokrotnie mówiliśmy o tym, jak archiwum pomaga poznać Kieślowskiego jako twórcę, jako człowieka, który też bardzo często mimo pewnej precyzji myśli, tak naprawdę też zmagał się z materią filmową, zastanawiał się, jak skończyć swoje filmy. I to doskonale widać w zakończeniu Amatora, które, jeśli porównamy to do materiałów scenariuszowych, które możemy znaleźć w archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, czy też do różnych takich deklaracji osób, które były wtedy na planie, to ten najbardziej charakterystyczny koniec filmowy, zakończenie filmowe, wydaje mi się, że w ogóle w historii polskiego kina, czyli bohatera granego przez Jerzego Sztura, który w pewnym momencie zwraca tę kamerę, ten obiektyw kamery na siebie, zaczyna opowiadać tę historię, zaczyna opowiadać niejako z siebie, z środka, ze swojej głowy i to kamera zaczyna rejestrować, stawia się po tej drugiej stronie, stało się tak symboliczne dla samego Kieślowskiego, który dokonał też tego przejścia, żeby jednak nie tylko czerpać z tej rzeczywistości, czyli z dokumentu, ale też ze scenariuszy tworzonych przez siebie i też dla całej generacji filmowców, dla których potem Amator był po prostu tym filmem, to podróżując nawet po różnych festiwalach, rozmawiając, tak naprawdę ten projekt, oczywiście sprowadzony głównie w języku polskim, ale dał nam ze sprawą też tych odcinków anglojęzycznych, możliwość kontaktu z odbiorcami też, którzy po prostu posługują się językiem angielskim i mogą tak dostać się do tych materiałów, które produkujemy różnych nacji. I ten film Amator ma coś w sobie naprawdę niezwykłego. Także wydaje mi się, że tutaj ważne jest to, żeby oddać taki hołd dla tej relacji, która później oczywiście też fluktuowała i ten bohater szturowski w uniwersum Kieślowskiego, on się dalej pojawiał, to znaczy w przypadku oczywiście Pierwsze skrzypce to jest w ogóle film, który się opiera na roli Bogusława Lindy, ale widzimy, że w tej pierwszej noweli też tam jest obecny Jerzy Sztur w dekalogu 10, który jest taką bardzo często jest traktowany jako antyteza dla dekalogu z pewnej też takiej metafizycznej powagi, którą mają szczególnie te pierwsze dwie części, gdzie ta dziesiątka jest taka trochę osobna, ale zarazem podsumowująca doskonale całość tego zamierzenia. Tam mamy duet braterski, czyli Zbigniewa Zamachowskiego i Jerzego Sztura, którzy później powracają znów jako bracia, tacy modelowi bracia też potem kina polskiego na takiej zasadzie, że te relacje odkrył dla polskiego kina właśnie Kieślowski. Rozmawialiśmy o tym w podcaście z Michałem Oleszczykiem, tym otwieraliśmy naszą serię podcastów, że w tej relacji właśnie potem odnajdą się bohaterowie w Trzy kolory białe, więc jeśli spojrzymy na te momenty, które świadczyły o takich przeskokach Kieślowskiego, jak próby fabularne, telewizja, koprodukcje międzynarodowe, kino moralnego niepokoju, to tamta postać Jerzego Sztura jest cały czas obecna. I to, co Jerzy Sztur zrobił po śmierci Kieślowskiego, czyli dedykował mu swoje filmy, właściwie stając za kamerą jako reżyser cały czas, szczególnie w tych pierwszych filmach, może nie aż tak w spisie cudzołożnic, ale przede wszystkim w jego historiach miłosnych, w latach 90. już po śmierci Kieślowskiego, w drugiej połowie lat 90. mamy tam ewidentnie taki hołd dla Kieślowskiego, za który był często też sam Sztur przez krytykę traktowany dosyć obcesowo, jako epigon. A wydaje mi się, że trzeba spojrzeć ponad to, że Sztur bardzo świadomie tak naprawdę, tak jak on dawał Kieślowskiemu, pomagał mu właśnie w uchwyceniu tej rzeczywistości w języku za sprawą swoich kreacji aktorskich, to też stało się po drugiej stronie, jakby zaczerpnął, pozwolił Kieślowskiemu żyć dalej poprzez swoje filmy, właściwie trochę też ucieleśnić taką ideę, którą Kieślowski sam próbował jakby metafizycznie w swoich filmach przekazać. Wydaje mi się, że tak naprawdę trzeba na to spojrzeć dwustronnie i zauważyć tym tak naprawdę rodzaj takiego filmowego drugiego życia, nawiązując, prawda, do słynnego podejścia
podwójnego życia Weroniki i tak dalej. Także nim doszło do pracy rzeczywiście na scenariuszu Kieślowskiego i Kazimierza Orłosia, to można powiedzieć, że to opowiadanie został stworzony przez Kazimierza Orłosia, a ten plan na to, żeby z tego powstał scenariusz i de facto pierwszy film fabularny, to wcale nie miał być personel, tylko właśnie duże zwierzę po przejściu podziemnym. To jest w ogóle projekt, o którym Kieślowski zbyt dużo w swojej autobiografii nie mówi, o którym tak naprawdę przyszło więcej do opisania i do powiedzenia, jak zrealizował je Jerzy Sztur. To jest bardzo ważne, żeby podkreślić, ale jeszcze za życia Kieślowskiego tak naprawdę ten scenariusz uchodził za zaginiony gdzieś tak. To nie był jakiś taki, nawet w chwytywaniu jakiejś takiej wiedzy na temat tych projektów niezrealizowanych, to nie był jakiś taki pierwszy święty graal, że tak powiem, w takim znaczeniu. A zatem mamy twórcę, który już w swoim pierwszym filmie kinowym, jeśli potraktujemy Spis Złożnic jako debiut, ale jednak średniometrażowy, jest w Wenecji w ogóle z tym filmem, od razu czyta się to pokrewieństwo. Pamięta się oczywiście Jerzego Sztura z obecności w filmach Kieślowskiego i wydaje mi się, że to jest arcycenne, że ten uniwersalizm pewien historii, który tak cechował i który tak spowodował, że cały świat się zakochał w Kieślowskim, to też przejął Sztur świetnie, że ten film został zrozumiany na festiwalu w Wenecji przez różną widownię, festiwalową widownię, ten film znalazł się w wielu krajach dystrybucji i też mamy taką myśl, kiedy spojrzymy na historię miłosną, która przypomina nam troszkę przypadek, to jest ta wariantywność losu bohatera. Wydaje mi się, że to otwarcie tego filmu Historie miłosne, kiedy wysiada z tych różnych samochodów Jerzy Sztur w różnych kreacjach i za sprawą stroju, za sprawą chodu, chód Jerzego Sztura, z element do przeanalizowania w takiej ilości filmów, wydaje mi się, z Wodzirejem na czele, to jak on już za sprawą postury niejako ubiera na siebie te role, już widzimy tak naprawdę różne wcielenia, że to będzie taka historia, która będzie starała się poprzez te symboliczne figury bohaterów, którzy mają takie funkcje społeczne, można powiedzieć, od nauczyciela po wojskowego, po księdza, po takiego, można powiedzieć, rzezimieszka, złodziejaszka, jakby takich bohaterów bardzo od siebie różnych i tutaj oczywiście wielka próba aktorska Jerzego Sztura, żeby oddać niuanse wszystkich tych postaci, ale przede wszystkim taki, można powiedzieć, już tutaj na poziomie konstrukcji, takiego przedstawiania różnych takich losów, być może tej samej postaci, granej też przez tego samego aktora, podobnie jak w przypadku, to już jest ten pierwszy taki sygnał, hołd dla Kieślowskiego. Zresztą Kieślowski dedykował bardzo świadomie Kieślowskiemu swój film i o ile bardzo często wszelkiego rodzaju dedykacje następują na koniec, to tutaj jednak postawienie kropki nad i i dodanie tego na początku też oczywiście nasunęło pewne skojarzenia i to, że nasi bohaterowie w historiach miłosnych oczywiście mają takie dylematy, które gdzieś kojarzymy z kinem Kieślowskiego, w którą stronę mają ze swoim życiem prywatnym, zawodowym pójść, ale co też wydaje mi się istotne, mamy tam taką postać ankietera, który, Jerzy Nowak go gra, który zadaje takie ważne pytania egzystencjalne, trochę tak jak w Gadających głowach, można by było powiedzieć. Jest taka wstawka, która, prawda, jest oczywiście w wydaniu Sztura niekiedy bardzo humorystyczna, ale trzeba przyznać, że mamy w ramach tego, mamy ten świat w konwencji realistycznie utrzymanych tych historii miłosnych poszczególnych bohaterów, miłości rozumianej bardzo różnorako, co też jest takim, analizowaliśmy to w ramach naszej lekcji Idea miłości w twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, że to nie zawsze chodzi w tych odcinkach o miłość romantyczną, mamy też miłość ojca do córki, jak w przypadku jednego z wariantów, ale w ogóle, że jest taka przestrzeń na to spotkanie z tym ankieterem, taką postacią w takiej też, prawda, przestrzeni trochę poza kontekstem, że oni się spotykają w tym budynku, gdzieś są prowadzeni, to też od razu nasunęło skojarzenia, czy to z dekalogiem, czy przede wszystkim wydaje mi się z dekalogiem albo potem z trylogią trzech kolorów. No i następuje zekranizowanie wreszcie tej litery Kieślowskiego i Kazimierza Orłosia. Dodajmy też, że tutaj to też jest bardzo ważna osoba związana z tym projektem. Tak jak powiedziałam, już w latach 70. ten projekt miał powstać, ale ostatecznie w połowie lat 70. jako ten pierwszy film telewizyjny powstał personel, a zatem Wielbłąd, bo tak miał się nazywać ten projekt, to był ten pierwszy impuls, żeby zbliżyć się do średniometrażowej czy
tak byśmy mogli to określić, ponadgodzinnego filmu telewizyjnego. Na stronie Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego mamy różne próby podejścia do tego tematu, włącznie z takim opisywaniem tego bardziej jako nowela i też widzimy dzięki temu, że możemy analizować materiały w archiwum, jak ta materia filmowa, ona też z takiej noweli przemienia się coraz bardziej w scenariusz, coraz bardziej w takie dokładne opisywanie scen, ale już na samym początku warto zwrócić uwagę, że to opowiadanie Orłosia i to też połączenie z Kieślowskim, później w ich wspólnym takim staraniu scenariuszowym, to był projekt, który miał być bardziej związany jednak z aktualnością ówczesnego czasu, z pewnymi absurdami rzeczywistości, ten wielbłąd, który się pojawia i który jest tak, śledzi tego bohatera, jest tym bohaterem, wychodzi z tego cyrku, to taki jest element, który, i to jest bardzo znaczące, ma taki powab dziwaczności, groteski, ale to gdzieś służyło tak naprawdę przede wszystkim pokazaniu absurdów ówczesnej rzeczywistości, braku akceptacji dla jakichkolwiek przejawów odmienności poglądów. I wydaje mi się, że tutaj świetnie oddałabym głos Tadeuszowi Lubelskiemu, który przyjrzał się w artykule tej relacji między filmem Sztura i właśnie podkreśla też, że to, co widzimy, oczywiście jest na podstawie Kieślowskiego, ale tak naprawdę ten film stał się bardzo filmem Jerzego Sztura. I ja pozwolę sobie zacytować fragment. Bowiem oglądając Duże Zwierzę, od początku myśli się o Kieślowskim, ale to przecież jest film Jerzego Sztura, nakręcony teraz, w domyśle w latach 2000, dla dzisiejszej widowni. Myślę, że autor Historii Miłosnych nie podejmowałby się tego zadania, gdyby nie znalazł w nim szansy na sformułowanie za jego pośrednictwem własnej autorskiej wypowiedzi. Nie znam co prawda tekstu scenariusza Krzysztofa Kieślowskiego, znam jednak przypomniane niedawno w Rzeczypospolitej opowiadanie Orłosia, które było jego podstawą. Jest to tekst wyraźnie osadzony w realiach PRL-u i do nich jednoznacznie się odwołujący. Autor użył chwytu częstego w prozie satyrycznej tamtych lat, choćby w felietonach Janusza Głowackiego. Retorykę i mentalność PRL-u kompromituje sam narrator, będący ich wytworem. Opowiadaczem wielbłąda jest bowiem lojalny obywatel, dla którego sam fakt, że ktoś posiada takie duże zwierzę, jest niemożliwym dla zaakceptowania odchyleniem od normy i który w związku z tym składa na głównego bohatera doniesienie do władz. Akcja filmu Jerzego Sztura toczy się rzecz jasna współcześnie. Choćby scena realizacji filmu reklamowego nie byłaby możliwa w tamtych realiach, tam jest taka świetna scena, pisze dalej nasz bohater artykułu Tadeusz Lubelski. I chciałabym tutaj dokończyć. Bezduszność biurokracji czy bezinteresowna ludzka zawiść pozostały niezmienione względem tego, co opisywali Krzysztof Kieślowski i Kazimierz Orłoś. Nie odbieram tego jednak w Dużym Zwierzęciu jako dyskursu politycznego, że oto żyjemy w gruncie rzeczy w post-PRL-u, że niewiele w naszym życiu się zmieniło, bo jak często na początku obecnej dekady powtarzał Kieślowski, czyli jeszcze w latach 90., wszyscy, którzy żyją w czasach komunizmu, zostali przez ów system zakażeni, a są to niczym wirus HIV, zarazki nieuleczalne. Tak pisze przenikliwie Tadeusz Lubelski. Ja zajrzałam do archiwum i tam rzeczywiście, jeżeli chodzi o taką jakby materię scenariuszową, to też trudno znaleźć pełny, to też jest, spotkałam się na przykład z takim wariantem 30-stronnicowym, a przecież kojarzymy, prawda, że przelicznik to jest jedna strona na jedną minutę w takim klasycznym rozumieniu, ale to, co mnie, do czego udało się dotrzeć i wydaje mi się, że jest bardzo ciekawe, to chociażby już na poziomie nazewnictwa bohatera to jest zmiana od pana Morwczyńskiego do pana Safickiego w filmie Jerzego Sztura. I co ciekawe, w tej wizji Kieślowskiego i Orłosia mamy całą warstwę tak naprawdę ludzi cyrku, jesteśmy w środku tego cyrku i poznajemy tak naprawdę dynamikę w środku, to znaczy ten wielbłąd nie pojawia się znikąd, oni zastanawiają się, jak pozbyć się tego wielbłąda i w tych głosach różnych ludzi cyrku, których tak ciekawie opisują tutaj autorzy, widać pewne takie zachowania typowe dla epoki, które potem też będzie umiejętnie nakreślał przecież Krzysztof Kieślowski w takim dokumencie, jak z punktu widzenia nocnego portiera. Także jest cała sekwencja, której na przykład zrezygnował Jerzy Sztur, sekwencja, która w ogóle przywodzi coś sobie właśnie z jednej strony z takiej analizy, prawda, zachowań ówczesnych przebranych w ten cyrk i tutaj cyrk jako pewna metafora, ale też jeśli pamiętamy, że La Strada
Felliniego, to jest jeden z ukochanych filmów Krzysztofa Kieślowskiego, no to nie sposób tego cyrku trochę nie łączyć z Fellinim. Fellini to też bardzo ważny twórca dla samego Jerzego Sztura. Także u Sztura jest tak, że ten wielbłąd pojawia się trochę in medias res. Widzimy, jak odjeżdża cyrk i ten wielbłąd pojawia się oczywiście w oknie. Tutaj to okno, wydaje mi się, że też jest hołdem znaczenie tego okna, jak ta przestrzeń tutaj jedna i druga są ze sobą scalone w taki, jakby mają sobie coś z tej metafizyki Kieślowskiego. Także ważne jest przy analizie, wydaje mi się, że tutaj zgodziłabym się w pełni z Tadeuszem Lubelskim. Świetny materiał nagrał z okazji wystawy w Łodzi Bez końca dialogi Krzysztofa Kieślowskiego, drugi seans, który też analizował te relacje przyjaźni, tak nazwali swój film, krótka historia pewnej przyjaźni i też zwracali uwagę na taką jednak autorskość tej wypowiedzi Jerzego Sztura, który bardzo ciekawie właśnie oddaje na przykład różnego rodzaju relacje symboliczne, na przykład na poziomie już w ogóle takiego świata, który jest poza czasem. Bardzo charakterystyczny sposób. Także my jesteśmy przekonani, że to jest taki świat trochę osadzony jedną stopą we współczesności Jerzego Sztura, ale z drugiej strony jestem dalej ten hołd trochę dla Krzysztofa Kieślowskiego i w tym rozdarciu mamy ten nasz świat przedstawiony, który tak naprawdę jest pewną parabolą czy przypowieścią, wręcz bym powiedziała, o braku akceptacji dla inności i też świetnie na przykład Jerzy Sztur używa w swoim filmie różnego rodzaju powtórzeń, na przykład taką frazą są spacery głównego bohatera z wielbłądem, pana Sawickiego, po różnych porach roku i też widać jakby, jak on przechodzi, prawda, po tym samym polu z tym wielbłądem, jak też zmienia się jego relacja i relacja też tak naprawdę otoczenia na ten wielbłąd. Świetna jest sekwencja związana z grą w orkiestrze, zresztą coś, co jest w tym opowiadaniu i scenariuszu, że kiedy nasz pan Sawicki tak jakby jest daleki od tych norm, które ma ma się ich tak wystrzegać, to zaczyna, nie gra w tempie i ewidentnie widać, że ta orkiestra nie chce z nim grać. Świetna taka metafora, powiedziałabym. Ale co jeszcze istotniejsze, wydaje mi się, to, że Jerzy Sztur zrobił coś, czego na pewno nie ma w tym opowiadaniu, to prawdziwie poetycki finał tego ponownego spotkania z wielbłądem, wielbłądami. Tutaj zachęcam Państwa do obejrzenia, żeby zobaczyć, jak to jest. I ta relacja, która jest właśnie pomiędzy Jerzym Szturem a Anną Dymną, tego małżeństwa państwa Sawickich, jest naprawdę wzruszająca i to są jedna z dwie bardziej pięknych kreacji w kinie polskim. Także mam nadzieję, że ta elekcja będzie tutaj dla Państwa bardzo ciekawym takim zaczątkiem do tego, żeby zgłębić tę twórczość wzajemną tutaj, jak twórczość Kieślowskiego dalej żyje u Jerzego Sztura, ale jak Jerzy Sztur staje się takim autorem filmowym przez duże A, nie epigonem. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zachęcam do słuchania wszystkich podcastów i wszystkich lekcji naszego cyklu Kieślowski 2.0, nauka o filmie poprzez twórczość Krzysztofa Kieślowskiego.